Polskie Radio Orzysz. Dzień dobry, kochani. Dziś ze mną w studio kompozytorka, autorka tekstów, muzyk, instrumentalistka. Mogłabym tak jeszcze pewnie długo mówić. Karolina Lizer. Witam ciebie, Karolino. Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo miło ciebie tutaj w Orzeszu gościć. Pierwszy raz jesteś u nas? Tak, tak, tak. Ogólnie w Orzeszu nie, bo jest to też miasto, przez które przyjeżdżam za każdym razem, jak jadę do rodziców. No i gościłam w Orzeszu, czy na koncercie chyba jednym, czy po prostu, nie wiem, no bywałam w Orzeszu, ale akurat tutaj dokładnie w radio to jeszcze nie. Czyli w Orzeszu to nie jest twój debiut, ale w Opolu był to twój debiut. W tym roku też nie, bo ja już byłam w Opolu, ale właśnie byłam na debiutach 2 lata temu, na takim koncercie, co się właśnie tak nazywa. W tym roku to już był koncert premier, więc myślę, że troszkę fajniejszy koncert z mojego punktu widzenia. No i fajniejszy na pewno, jeśli chodzi o rezultaty. No tak, w sumie zebrałaś wszystko, co mogłaś zebrać, prawda? No praktycznie tak, tak. A czek już zrealizowałaś? W całości nie, bo czek czeka na to, żeby wesprzeć moją płytę i na razie na moim koncie jeszcze no, spora część jest i czeka. Czyli rozsądnie gospodarujesz kasą. Tak, tak, staram się, ale to nie jest proste. Interesuje mnie taka rzecz. Jesteś od zawsze... Obok ciebie jest zawsze muzyka, zawsze jest twoja wrażliwość specyficzna, prawda? Bardzo duża wrażliwość. Ale jest taki nowy faktor, który pojawił się w twoim życiu i to jest fame, rozpoznawalność, sława. Jak się z tym teraz czujesz? Przyznam się, że nie powiedziałabym, żebym odczuła to jakoś szczególnie, bo ja też jestem domatorką, siedzę dużo w domu. Szczególnie to czuję tutaj na Mazurach, że tak jest, ale no jest to dla mnie nowe, więc jest to dla mnie po prostu bardzo miłe, bardzo mi się to póki co podoba. Z takich fejmowych przeżyć, no to właśnie jak występowałam na Mamry Festival, to miałam taką sytuację, że samochodem spod sceny przez cały jakby taki ogródek festiwalowy trzeba było przejechać i właśnie odprowadzali nas panowie, którzy się zajmowali ochroną. No i ludzie wszyscy zaglądali do nas właśnie przez szyby, machali, wysyłali jakieś buziaczki, coś, jakieś okrzyki były, oczka, balony i takie tam. I to, no pierwszy raz przeżyłam coś takiego właśnie tutaj na Mazurach, na tym Mamry Festiwalu i no nie powiem, no podobało mi się to. To było bardzo miłe, że ludzie mogą tak reagować, czy na moją osobę, czy na moją muzykę. No myślę, że to dopiero początek tego, co się za chwilkę będzie dalej działo. Zaczęła się twoja muzyczna przygoda, tutaj Karolina przyniosła, kochani słuchacze, do studia swoją płytę, pierwszą płytę, prawda? Tak, tak, tak. Lśniąca, Łąkowe historie. Płyta powstała prawie rok temu, prawda? Wydana została we wrześniu, więc już za chwilkę minie rok od wydania. Tak. A powstawała jakiś czas, pewnie mniej więcej rok? Początki się zaczęły około grudnia, właśnie rok wcześniej, a do nagrań doszło chyba w maju, więc jeśli chodzi o samo wnętrze, no to mniej więcej wychodzi pół roku, może troszkę ponad, no ale to, czego się nie spodziewałam, to doszły jeszcze wszelkie takie, czy formalności, czy graficzne sprawy, z których sobie nie zdawałam sprawy, no bo to była pierwsza płyta, więc ostatecznie no, to powstawało faktycznie, ale to już jakby ujmując wszelkie fakty, takie jak właśnie szata graficzna, sesja zdjęciowa i takie tam, to faktycznie powstawało prawie że cały rok. Czyli na każdym etapie powstawania tej płyty byłaś obecna aktywnie? Tak, tak. Ja jestem obecna w ogóle we wszystkim, co jest związanego z moją twórczością. A jeszcze wracając do powstawania tej płyty, choć dokładnie te utwory powstawały mniej więcej pół roku, to tak naprawdę ta płyta i chyba każda kolejna, to tak naprawdę jest podsumowanie całego artystycznego życia, więc w mojej głowie ona powstawała tak naprawdę
około 20 lat, od kiedy zaczęłam, powiedzmy, śpiewać na scenie, no bo wszystko, co tam jest, to jest takie tak naprawdę podsumowanie wszystkich moich jakichś muzycznych przeżyć, zdarzeń, nauk. No i tak naprawdę, no, każda płyta to jest jednak podsumowanie całego życia. Nie da się tego jakoś albo bramy. Etapu. Tak, tak, etapu. No w twoim przypadku, jeżeli to jest podsumowanie 20 twoich lat, to jesteś bardzo świadomą osobą od dzieciństwa. No ja tak powiedziałam od 20, bo jak miałam 5 lat, to zaczęłam chodzić do chóru kościelnego, więc jakieś takie, powiedzmy, występy moje zaczęły się wtedy, może nawet ciut wcześniej, bo w przedszkolu już były jakieś tam występy, ale no taka, nazwijmy to, scena, no bo w kościele już dużo osób słucha, jak się śpiewa psalmu, czy czegoś takiego, no to się zaczęła wtedy. Zahartowałaś tam się? No troszkę tak. Mam wrażenie, że na tej płycie w ogóle nie podlizujesz się publiczności. To jest bardzo taka intymna i bardzo taka autentyczna, prawdziwa płyta, gdzieś tak bardzo z wnętrza, bez elektroniki, prawda? Taka akustyczna, bardzo ciekawa. Także ja ze swojej perspektywy polecam, gdzie możemy posłuchać Lśniącej Łąkowych Historii. Jeśli chodzi o dokładnie nagrania, no to można ich posłuchać na wszystkich kanałach streamingowych, czyli no do głowy mi przychodzą te najbardziej popularne, jakieś Tidal, Spotify, YouTube, ale no ja zachęcam jednak, żeby słuchać tej muzyki na koncertach, bo to jest zupełnie inny odbiór. No to gdzie najbliższy? Najbliższy właśnie z tą łąkową muzyką będzie w Olsztynku 15 sierpnia, więc już za chwilę. O, proszę bardzo. I z towarzyszeniem jakiego instrumentu? Kto akompaniuje tobie? Cały zespół będzie, znaczy cały zespół. Aktualnie występuje z bardzo dużym zespołem, ale tam akurat będzie troszkę mniejszy skład. Będzie perkusja, gitara, kontrabas i jeszcze koleżanka, która wspiera mnie wokalnie. Właśnie widziałam, że wszystkie chórki sama komponujesz. Tak, tak. Na tej płycie wszystko, co jest związane z głosem, to jest moja inwencja, moje jakieś takie, nazwałabym to wizję, bo ja tak się śmieję, ja sobie słucham muzyki i nagle na mnie jakoś tak spływa, jak mają brzmieć te głosy, czasami ich są miliony, to nawet nie, ciężko mi je czasami niestety zrealizować w takiej wymarzonej formie. Na tej płycie też sama wszystkie wyśpiewałam, więc trochę było przy tym pracy. No, tak, tak. Głosowo było. I gdzie studio? To było warszawskie jakieś studio? Tak, tak. Nagrywałam płytę w studiu, które się nazywa Sand and Wave. Jest to studio, które należy do mojego kolegi. Właśnie też w sumie wszystko, co jest związane z moją muzyką, jakoś tam sentymentalnie też jest ze mną połączone, bo ja u tego kolegi nagrywałam wiele lat temu już, jak jeszcze to studio było w garażu. Teraz to już jest niesamowicie rozbudowane studio. Ma jedną z najlepszych w ogóle sal do nagrań w Warszawie i nagrywają tam same gwiazdy, więc no to też to tak, jesteś na miejscu. No bardzo dobra jakość jest na pewno w tym studiu, ale też fajnie, że mogłam uczestniczyć i w rozwoju tego studia i teraz, że nadal mogę właśnie z tym Kubą, który jest właścicielem, no współpracować i możemy razem tworzyć coraz to ładniejsze, lepsze rzeczy. No pozdrawiamy Kubę serdecznie, tak, tak. Ale myślę, że on to samo może o tobie powiedzieć, że zaczynał z tobą, jak byłaś jeszcze początkującą wokalistką. I do momentu teraz, kiedy dostajesz prestiżowe nagrody. To prawda. No Kuba zawsze we mnie wierzył. Ja pamiętam, jak nagrywaliśmy tą płytę, to się mnie pytał, tak, no u niego na ścianie już wiszą złote i platynowe płyty różnych zespołów, no i pokazał mi jakieś miejsce i się zapytał, czy może tu powiesić moją złotą płytę. No złotej płyty jeszcze nie mam, ale mam nadzieję, że u Kuby kiedyś zawiśnie. Ale ta płyta sobie świetnie radzi, prawda? Odbiór, myślę, mi się wydaje, że jest bardzo dobry. No też Marek Sierocki ogłosił ją jedną z trzech najlepszych płyt września, bo on ma ranking swój i właśnie ją tak wyciągnął na podium. No było to dla mnie szalenie miłe, bardzo się z tego cieszyłam,
że ją tak docenił. Zresztą mówił mi, że ją, że tak, że on płytę słucha 2 tygodnie, a potem ma jakąś nową i że moja mu się bardzo podoba, ale żebym się nie martwiła, jak mi powie, że jej nie będzie u niego w aucie, a w lutym tego roku, czyli już minęło tam nie wiem ile czasu, no sporo, na pewno więcej niż 2 tygodnie od tego, jak ją otrzymał, no to opowiadał właśnie, że jakimś tam ludziom, z którymi razem rozmawialiśmy, że ma 20 płyt w samochodzie, w tym tylko jedna polska. I żebym zgadła, co to jest za płyta. I właśnie to jest ta moja płyta, która nadal chyba właśnie z nim jeździ w samochodzie. Mm-hmm. No tak, właśnie to, bardzo ciekawe są te aranże, naprawdę. Bardzo się cieszymy, bardzo. Ale, bo wiem, że pracujesz teraz nad drugą. Będzie to podobny klimat? Będzie inny. Właśnie przyznam się, że miło mi było usłyszeć, że właśnie ta płyta jest taka ciekawa i że nie podlizuje się słuchaczowi i ta kolejna też, myślę, że można ją tak określić, ale będzie na pewno dużo bardziej energetyczna, więc mimo wszystko może zdobędzie jeszcze więcej fanów, no bo ta płyta potrzebuje słuchacza, który będzie chciał usłyszeć daną piosenkę kilka razy, często się nad nią zastanowić, może napić wina, słuchając jej w zaciszu domowym, a ta nowa myślę, że wyjdzie na nie wiem jak to nazwać, na ulicę bardziej być może. Mhm. Właśnie będzie bardziej energetyczna, bardziej rytmiczna, ale nadal z poetyckimi tekstami, nadal będzie bardzo łąkowa. Łąkowa, czyli śpiewasz na łące, komponujesz na łące, piszesz na łące. Co z tą łąką się dzieje u ciebie? To jest tak, że no, bardzo często właśnie to wszystko, co powiedziałaś, robię na tej łące, ale nawet gdy jej nie mam, to sobie w jakiś tam sposób to wyobrażam. Ja w ogóle lubię wszelkie połączenia z naturą, uwielbiam obrazować świat naturą. No, natura to jest coś takiego, w co jakoś bardzo nie ingerujemy, w sensie inaczej, ja lubię taką naturę, która nie jest, jest zaburzona dzika ręką człowieka, bo ona jest taka pierwotna, jest po prostu piękna sama w sobie i tak naprawdę nie trzeba jej ulepszać, ona piękna jest i ja lubię właśnie na to patrzeć, lubię to jakoś tak wchłaniać w siebie i wypluwać w formie muzyki. No i właśnie stąd jakoś tak ta łąka ciągle mi w tej duszy gra. Może transformować się na muzykę. Tak, tak. I to jesteś, bo mieszkasz tutaj bardzo blisko stąd. Dom rodzinny jest, tak, niedaleko. Ja niestety... Stręgielek to nie jest twój dom rodzinny, czy jest? Właśnie tak, Stręgielek. Jest. Rodzice mieszkają właśnie w Stręgielku. Ja muszę mieszkać w Warszawie w związku z nauką, w związku z pracą. No, niestety wszystkie studia nagrań Polskiego Radia, czy telewizji, czy czegokolwiek takiego związanego z moją pracą, no mieści się w Warszawie i okolicach. Tam jest po prostu największa możliwość rozwoju, więc muszę być tam. Ale jak tylko już będę mogła sobie, i zawsze zresztą tak robię, jak mam chwilę wytchnienia, no to wracam tu, wracam na Mazury. I tu komponujesz najwięcej? Myślę, że bardzo dużo. No teraz niestety z racji braku czasu komponuję wszędzie, gdzie jestem. W trasie, w domu, w samochodzie, w autobusie, w pociągu i to są różne miejsca w Polsce lub nawet poza Polską. Ale no tu w ciszy mojej wsi myślę, że idzie to chyba najlepiej. Mm-hmm. Też bardzo fajne jest to, że sięgasz po taką klasykę jak Przybora i Wasowski na przykład. Widziałam twoje covery pięknie zaaranżowane. Super sprawa. Nie wiem, czy twoje pokolenie jeszcze w te stare piosenki sięga. Zdarza się, ale no niezbyt często. Niezbyt często. Ja uważam, że w ogóle klasyka jest bardzo potrzebna każdemu, w każdej dziedzinie, no bez jakby, bo to są takie, no tak naprawdę podstawy. Żeby dobrze śpiewać, interpretować, trzeba poznać właśnie piękne teksty, trzeba się zapoznać z tą kulturą muzyczną. No uważam, że to nawet dla takiej wiedzy ogólnej związanej z muzyką, to warto się z tym zapoznać, a poza tym to po prostu są piękne dzieła.
A jakie są twoje, kto jest twoją inspiracją muzyczną? Kogo słuchałaś jako dziecko? Kto cię zachwycał albo teraz do tej pory jeszcze zachwyca? Jako dziecko słuchałam Majki Jeżowskiej, pamiętam, piosenki dla dzieci. To jakieś takie pierwsze wspomnienie moje jest, ale no nie tylko. Ja z dzieciństwa pamiętam Stanisława Sojkę, pamiętam zespół Jam, TSA, Ewę Demarczyk, Annę Jantar. To są takie muzyczne inspiracje, które pamiętam z dzieciństwa bardzo dobrze i no, które na pewno wywarły duży wpływ na to, co się ze mną dzieje. W gimnazjum, jak byłam, poszłam do szkoły piosenki, gdzie też pokazano mi mnóstwo wspaniałej polskiej muzyki. I tam właśnie też się bardziej zaczęłam zagłębiać w kabaret starszych panów, który mnie niesamowicie zachwycił. Poznałam Janusza Strobla, który jest wielką moją inspiracją. Kocham jego piosenki, jestem jego wielką fanką. Był u nas również w Orzeszu, pan Jan. Zostawił piękną płytę. Tak, domyślam się, że to mogła być może płyta Strobelko w Tawołek, czy to nie? Nie. To może jakaś nowsza? Też by był z Nulą. A to może ta z Osiecką? Tak. Ach, ale ja... Utwory Osieckiej są wspaniałe, ale utwory Strobla z jego muzyką, właśnie ta płyta Strobelko w Tawołek, trzeba się z nią zapoznać. Dobrze, na drogę. Niesamowite. A z kim chciałabyś stworzyć duet? Taki twój idealny, wymarzony duet ever? Jest kilka osób. Właśnie z Januszem Stroblem i mam nadzieję, że to już niedługo dojdzie do skutku. Przyznam się, że Janusz Strobel napisał mi piosenkę i aż wstyd, bo ta piosenka już czeka bardzo długo na to, żeby wyszła na światło dzienne. Ale życie pisze różne scenariusze, no i... Ale stworzył muzykę, czy również słowa? Stworzył muzykę. Muzykę do tekstu Tomka Kordeusza, który napisał tekst po tam różnych naszych rozmowach. I właśnie ta piosenka istnieje, czeka na swoją premierę. Więc to jest jeden z pierwszych, który jest najbliższy. Też w planach i mam nadzieję, że to uda się zrealizować duet z panem Nachornym, co też już jest, powiedzmy, w zaawansowanym stanie. Mam nadzieję też, że to dojdzie do skutku, a jeśli chodzi o takie wokalne duety, no właśnie, no to jest taki młody polski wokalista, który się nazywa Ralf Kamiński. O! I ja uwielbiam go. Uwielbiam to, co on robi na scenie, jak on wygląda, jak on się porusza. To jest... Wszystko tam pasuje i w jakiś tam sposób czerpię od niego dużo inspiracji, właśnie jak ja wymyślam swoje show. Jest jeszcze Kuba Badach, z którym bardzo bym chciała, bardzo. Ale już z Ralfem się znacie, tak? Rozumiem, macie nie, niestety nie. Ralf, jeśli nas słyszysz, słuchaj uważnie. Tak, tak, bardzo bym chciała, więc posłuchaj jakiejś mojej piosenki, proszę, i się zastanów. No, chciałabym właśnie jeszcze z Kubą Badachem i pewnie jeszcze znalazłoby się parę nazwisk, ale to są takie dwa pierwsze, które mi przychodzą na myśl. Mhm. Piękne były to duety, na pewno. No, mam nadzieję, że kiedyś będziemy mogli ich posłuchać. Na pewno, na spokojnie. Teraz się zajmujesz głównie muzyką, czy masz jeszcze inne zajęcia, które współtowarzyszą twoim muzycznym poczynieniom, bo jesteś mocno zajęta muzycznie? No, muzyka zawsze była na pierwszym miejscu, od zawsze. No, mam po drodze, nie wiem, czy można to nazwać hobby, ale ja to tak nazywam, no bo nie wiem, jak mam to inaczej nazywać. Studiuję weterynarię, więc no... Dla mnie, w mojej duszy jest to hobby, ale ciężko tak poważny zawód nazywać hobby, no bo pożera ogromną ilość czasu i energii, żeby zgłębić wszystkie tajniki fizjologii, anatomii i innych szczegółów klinicznych czy nieklinicznych. No ale właśnie to na razie towarzyszy mi i jeszcze jestem właśnie w trakcie studiów. Niestety nie planuję swojej przyszłości w tym zawodzie, bo też mam uczulenie na zwierzęta, w trakcie studiów je dostałam, ale nie płaczę bardzo. Tak, na sierść psów, kotów i koni. Nie płaczę jakoś bardzo z tego względu, bo zawsze chciałam i tak stać na scenie, zawsze to miał być plan B, więc niech tym planem B zostanie.
Może kiedyś w gabinecie się mnie zobaczy, jak po prostu muzyka mnie znudzi, ale nie wierzę w to, żeby tak było. Karolinko, bardzo ci dziękuję za te odwiedziny. Życzę ci w imieniu wszystkich Orzeszan, które na pewno posłuchają tego wywiadu, wszystkiego co najlepsze, spełnienia twoich marzeń, żeby ta kariera posuwała się w takim tempie jak teraz, po prostu dynamicznie do góry. Zapraszamy cię serdecznie tutaj do nas. Bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie. No, jest mi przemiło. Pozdrawiam wszystkich Orzeszan i mam nadzieję, że jak najszybciej do zobaczenia. Dzięki serdeczne Państwa i moim gościem była Karolina Lizer. Polskie Radio Orzesz.